tablica ufundowana przez członków naszego klubu dla uczczenia Aleksandra Szaniawskiego, jednego z dowódców Powstania Styczniowego 1863 roku. Szaniawski został mianowany wojskowym naczelnikiem powiatu brodzkiego. Wziął udział w wielu potyczkach na terenie powiatu brodzkiego. Między innymi walczył również pod dowództwem Nogińskiego na Białce. Niestety nieszczęśliwą walką jego ostatnią była potyczka pod Cycyną, kiedy założyli zasadzkę przeciwko oddziałowi cackiemu. Niestety Szaniawski został zabity, chociaż niektóre źródła mówią o tym, że został ranny i zmarł później. Szaniawski został przywieziony do Białej Podlaskiej i pod minionym nazwiskiem pochowany w kryptach kościoła świętej Anny. Pomysłodawcą jesteśmy my, kolekcjonerzy, ponieważ chcieliśmy uczcić powstanie styczniowe, których symbol jest trochę w Białej Podlaskiej, ale nigdy nie za dużo, a natomiast były też fundusze, które postanowiliśmy przekazać do sfinansowania tej tablicy, żeby pamiątka była po kolekcjonerach, widoczna pamiątka po kolekcjonerach. A wiedzieliśmy od dawna, że w podziemiach tej kaplicy, tej świątyni spoczywa właśnie Aleksander Szaniawski? Jak do tego doszło? Nie wiedzieliśmy od dawna, wiedzieliśmy dzięki proboszczowi Soszyńskiemu, który napisał w monografii parafia pod wezwaniem świętej Anny Białej Podlaskiej i on właśnie umieścił taką informację. Potem ta informacja była powielana przez historyków, regionalistów, między innymi przez pana Szczepana Kalinowskiego. Oczywiście możemy polemizować, czy jest to, na ile jest to wiarygodna, pewna informacja, natomiast trudno nie wierzyć osobom tak zasłużonym i tak ważnym. Informacją, która jak gdyby powoduje pewne konsternacje, jest to, że Szaniawski został pochowany pod zmienionym nazwiskiem ze względu właśnie na możliwe represje ze strony Wojska Carskiego. Dla was, dla kolekcjonerów, dla mieszkańców miasta Biała Podlaska to ważne wydarzenie? Dla nas kolekcjonerów to bardzo ważne wydarzenie, zwłaszcza w tych trudnych czasach, kiedy sytuacja polityczna, społeczna jest bardzo skomplikowana. Chcieliśmy, żeby powstała inicjatywa, żeby uczcić powstanie styczniowe. Okrągła 160. rocznica jak gdyby obliguje nas do tego, żeby upamiętnić bardzo ważne wydarzenie historyczne kraju. Ze względu na pandemię te spotkania zostały zawieszone. Mamy w tej chwili pomysł na nowe miejsce, dobrze, na nowym terminie. Jeżeli chodzi o pamiątki, tak, zdarza się znaleźć, pozyskać coś od rodzin, którzy po prostu nie mają już sił lub pomysłu na to, w jaki sposób tymi pamiątkami się zainteresować, co z nimi zrobić. Więc część tych pamiątek przekazywana jest do Muzeum Południowego Podlasia, ale część też za pośrednictwem indywidualnych osób trafia bezpośrednio do kolekcjonerów interesujących się regionem i takie pamiątki trafiły do nas. A często są to przypadkowe rzeczy, które gdzieś tam w szufladach rodzinnych, ewentualnie jakichś osób niezwiązanych z powstańcami nie miały jak gdyby swojego dobrego miejsca, a dzięki Bielsko-Podlaskiemu Klubowi Kolekcjonera znajdują swoje upamiętnienie. Co to jest najczęściej? Dokumenty, zdjęcia? Pewnie zdjęcia nie, ale dokumenty, broń? No, jeżeli chodzi o broń, to jest bardzo ciekawy pomysł. Była taka inicjatywa ze strony naszego klubu. Dotarliśmy do kosy prawdopodobnie pamiętającej powstanie styczniowe, ponieważ te kosy to były jedno z podstawowych kosynierzy, jedno z podstawowych uzbrojeń naszych powstańców, więc taką kosę przekazaliśmy do Muzeum Południowego Podlasia. Ale też trafiają się bardziej takie ulotne rzeczy, czyli jakieś zdjęcia, zdarzają się dokumenty, zdarzają się brosze patriotyczne z symbolami kotwicy, krzyża i serca, czyli wiara, nadzieja, miłość. I właśnie taki symbol umieściliśmy też w tablicy naszego klubu. Guzik z powstania, jak do tego doszło? No, przed kolegę tam pozyskałem. To rzeko licz Pelplina, ale to jest powstania licza towarowego od mankietu po prostu, taki malutki. Mam również te brosze, wiara, nadzieja, miłość. Mam 5 ich z powstania, ale z 1865 roku. 1865? Tak, ale w trakcie jeszcze powstania, bo do 66 trwało. Także no, jest tych pamiątek. Mam kilka medalików właśnie, wiara, nadzieja, miłość. No, jest tego troszeczkę, chociaż tak zwana czarna biżuteria też. Sprzedawali żony, wdowy, złoto, srebro i na tym miejscu obrączki z żelaza robili. Po prostu te pieniądze dla powstańców przekazywali. Jako znawcę zapytam właśnie, czy jak pan myśli, takich rzeczy, pamiątek w naszych domach podlaskich, na wsi, zakopanych, zapomnianych, na strychach, może być jeszcze dużo? Jest jeszcze dużo, tylko nieświadomość, no czasami spadł sensor. Czasami nawet znajdując takie rzeczy w domach dzieci, wnukowie, prawnukowie, no, nawet nie wiedzą, że to jest... Tak, nie zdają sobie sprawy wartości, no tej historii. Takiego historii po prostu.